Dzień dobry, moje drogie, kochane dziewczyny. Chciałam dzisiaj z wami poruszyć temat niezwykle taki wrażliwy i istotny, kiedy zajmujemy się bardzo malutkimi naszymi wnuczętami. Bardzo wiele do mnie wpływa pytań pod tytułem jak radzić sobie lepiej, kiedy dziecku dolega kolka jelitowa. Mówimy o malutkim dziecku, o kilkumiesięcznym dziecku i żeby nie było, że się znam na wszystkim, bo bynajmniej nie mam takich ambicji, zaprosiłam dziś do studia po raz kolejny panią dr Katarzynę Raczek-Pakułę, która jest lekarzem pediatrą, jest też konsultantem laktacyjnym i w związku z tym dużo wie na temat tego, co się dzieje w przewodzie pokarmowym dziecka. Kasiu, kolka jelitowa to powszechna dolegliwość u noworodków i niemowląt. I chyba nie ma dziecka, które przeszłoby bez tego. To jest taki koszmarek rodzicielstwa, początku rodzicielstwa. Kasiu, jak pomóc dziecku i sobie, żeby ta przypadłość była mniej kłopotliwa? A zacznijmy od tego, skąd się bierze to okropieństwo, jak kolka jelitowa u maluszka? Najpierw trzeba sobie powiedzieć, co to jest i skąd się bierze. No, gdybyśmy wiedzieli, skąd się bierze kolka jelitowa, to pewnie byśmy wynaleźli jedno dobre, świetne lekarstwo na to i dziecko by je dostawało. No, z kolką jest tak, powiem trochę takich opowieści z praktyki lekarskiej. Kolkę jelitową widuję częściej u pierwszorazowych dzieci. Tych starszaków, tak? O. Czyli te, które się urodziły pierwsze, to częściej mają kolkę. Przy drugim dziecku ten problem jest mniej nasilony. Druga rzecz. Kolkę jelitową mają dzieci zarówno karmione piersią, jak i karmione sztucznie. Trzecia rzecz. Kolka jelitowa nie pojawia się w momencie urodzenia, tylko dopiero po kilku tygodniach. Poza tym, cóż to jest kolka? To jest taki nieutulony płacz dziecka, któremu nie powinno nic dolegać, tak? Ma zmienioną pieluszkę, jest najedzone. Wynoszone. I, tak. Czy przytulane. I płacze, i nie może się utulić, i sprawdzamy, czy mu nie za zimno, nie za gorąco, rozbieramy. Nie, brzuszek wzdęty, dziecko czerwone, wierzga, tak, nie daje się utulić. Dopiero puszczenie bąków, zrobienie kupy resetuje dziecko. To prawda, to jest taki cudowny moment czekania na kupę i bąki, jakie to jest wtedy upragnione, słuchajcie. Więc nazwano to kolką jelitową albo kolką gazową w związku z tym. I w związku z tym, że gazową, to znaczy, że przeszkodą jest gaz w jelitach. Tak. Nadmierne ilości gazu w jelitach. I zapewne nie jest to gaz połknięty przez dziecko. Nie jest to powietrze połknięte przez dziecko. Czyli to łykanie powietrza przy karmieniu to jest mit w ogóle. To znaczy dziecko łyka powietrze. No, ale łyka, no. Łyka. Zarówno karmione butelką łyka powietrze, jak i karmione piersią łyka powietrze. Zwykle takie dzieciaki trzeba po karmieniu jednak, zwłaszcza po tym, jak szybko łykały jedzenie, trzeba je odbić. Czyli tak zwany order pawia białego na ramieniu musi tak, być. Tak, może być. Rozmawiałam ostatnio z fizjoterapeutami, ponieważ lubię rozmowy interdyscyplinarne i całe życie się szkolę. To nasze tradycyjne podnoszenie dziecka do odbicia nie jest takie za bardzo bezpieczne, bo nie widzimy twarzy dziecka. Nie widzimy. Nie widzimy twarzy dziecka. Więc fizjoterapeuci życzą sobie dziecko odbijać na naszym udzie własnym, tak? Także mamy dziecko w ramionach, karmimy je. Ja akurat lubię pozycję biologiczną, więc karmię tak i tak zalecam. Małe oseski oczywiście, już nie takie, jak które siedzą, tylko te młodsze, prawda? I jak odbić takiego bejbusia? Aha. O, czyli tak jak na ramieniu, tak jak na ramieniu, a widzimy buziunię. Tak? To prawda. Tu jest siodełko pod pupcie, ta nóżka wyżej, żeby dziecko było spionizowane, brzunio lekko uciśnięty, dziecko w pionie, tak? No i tak możemy je stąd później zgarnąć. Wtedy jest order orła białego na udzie. Na udzie, łatwiej wyczyścić niż z pleców. Nóżkę można oczywiście szczególnie położyć, spektakularny tak? Order orła białego jest na plecach, na granatowych marynarkach wełnianych. Tak, jest. To jest... Tak, znaczy odbija każdy jak chce, ale raczej przestrzegam przed braniem dziecka do pionu z przodu, bo dziecko ma za ciężką głowę, żeby kręgosłup utrzymał. Także takie odbijanie i takie noszenie dziecka nie jest prawidłowe. Zobaczcie, słuchajcie, to w ogóle nam obaliło wszystkie nasze wyobrażenia o
doprowadzeniu do ulania, czyli słynnego odbicia. Robimy to między... Zobaczcie, jaką fajną poradę możecie młodej mamie pokazać, tak? Proszę, z panią doktor demonstrowano. Czyli dziecko między nogami, mając jedną nogę wyżej, pionizujemy w bezpieczny sposób, tak żeby też widać było jego buzię i reakcję, tak? Tak, i też jeszcze powiem, że im bardziej masywne udo, tym dziecku wygodniej. Słuchajcie, to jest jedna z niewielu zalet, jak się po ciąży przytyje, tak? Mama z masywnym udem jest najwygodniejsza dla dziecka. Kocham tę koncepcję, Kasiu. Bardzo, naprawdę. Też tak uważam. Więc tak, więc już usunęliśmy powietrze z żołądka. Tak. Czy to czemuś zapobiega? Czy to zapobiega kolce? Być może. Bo bardziej to noszenie do ulewania służy, żeby dziecko po położeniu się nie zachłysnęło, niż żeby nie miało kolki. Może być tak, bo czasami właśnie ten ostatni łyk wydobywa się z przełyku razem z powietrzem z żołądka, prawda, i jest ryzyko ulania. Także odbijanie jest potrzebne dziecku, żeby mieć komfort, żeby nie mieć połkniętego powietrza w brzuszku. Ale niekoniecznie jest panaceum na kolkę. Nie jest panaceum na kolkę. Również butelki antykolkowe też nie są panaceum na kolkę. O, bo one, te butelki antykolkowe zakładają, że kolka jest od połkniętego powietrza, podczas gdy nikt tego nie udowodnił, że tak jest. Dlatego, że powietrzu z żołądka do jelit jest się bardzo trudno przedostać. Tak. Czyli ono prędzej ucieknie górą, niż pójdzie nam robić gazy w jelitkach. Druga koncepcja, w którą ja bardzo wierzę, jeśli chodzi o powstawanie kolki, jest to problem z trawieniem cukru mlecznego, czyli laktozy. Która jest u mamusi w mleczku. U mamusi w mleczku jest, a tak jak w mleku wszystkich ssaków, tak? Tak mamy. Czy my pijemy mleko laktozowe, czy bezlaktozowe, nie ma znaczenia. My produkujemy laktozę w naszych kruczołach piersiowych, tak jak wszystkie ssaki. To jest główny cukier w mleku, główny substrat, z którego powstaje energia, czyli to jest główne paliwo i główny składnik galaktocerebrozydów w mózgu. Tak? Także laktoza jest dziecku potrzebna również do tego, żeby miało wysokie IQ później. Także... Ssaki nie przewidziały czegoś takiego jak dieta bezlaktozowa dla swoich młodych, prawda? Nie, świnki morskie tak nie robią. Nie robią, ani delfiny tym bardziej. Nie. Laktoza. Pojawia się jej więcej w pokarmie kobiecym w drugim, trzecim tygodniu laktacji. To jest mleko dojrzałe. I wtedy pojawia się kolka. I wtedy pojawia się kolka, tak? Kiedy mniej więcej kolka zanika? To się nazywa kolka studniowa albo trzymiesięczna, tak? Około trzeciego miesiąca kolka znika u dzieci po prostu bez śladu. Bardzo rzadko które ma kolkę dłużej. I myślę, że to jest ten nadmiar gazów w jelitach to jest produkt fermentacji niedotrawionej do końca laktozy. Czyli to nie jest tak, że dziecko ma nietolerancję laktozy, tylko za mało jeszcze jego jelita produkują enzymów trawiennych. Rozkładającego laktozę, tak? Także... to jest druga koncepcja, ale jeszcze jest trzecia. Druga koncepcja. Trzecia to jest zaburzenia flory jelitowej, czyli dzieci po cięciu cesarskim, które nie przeszły przez kanał rodny matki, nie złapały flory jelitowej, flory z pochwy matki. Dzieci, które nie były po porodzie, prosto z łona matki, położone w kontakcie skóra do skóry, nie zostały skolonizowane przez skórę mamy. I dzieci, które nie miały pierwszego kontaktu zakończonego karmieniem, czyli nie mogły probiotyków z mleka matki dostać. Czyli na przykład dzieci, które w pierwszym rzucie dostały sztuczne mleko w szpitalu. No właśnie. Także te dzieci są bardziej narażone na kolkę i stąd pewnym trendem w terapii kolki jest podawanie probiotyków, tak? No właśnie, bo już powiedziałeś... Przechodzimy powoli do terapii. Tak, przechodzimy powoli do terapii, nas jako dla babć jest bardzo ważne też, żebyśmy mogły coś tej młodej mamie fajnego podpowiedzieć. Tak. Dlatego proszę wzmocnij nas w takie też obalenie mitów i w takie świadome pomaganie młodej mamie. Jak pomóc dziecku, żeby mniej cierpiało? Żeby mniej cierpiało. Pierwsza rzecz to nie obwiniać mamy. Nie obwiniać mamy o to, co się dzieje. Nasz odcinek o diecie młodej mamy. Tak, bo nie mówisz, no widzisz, znowu zjadłaś brukselkę, mówiłam ci, nie jest... To są tak zwane głodne kawałki. Tak nie należy, w ogóle nie należy mamy młodej obwiniać. Chyba nie ma matek... To na pewno po winogronach, których się najadłaś. Chyba nie ma matek, które by chciały świadomie zaszkodzić swojemu dziecku, prawda? Więc jakieś teksty w rodzaju, no źle się nim opiekujesz, dlaczego on ciągle ryczy i tak dalej. Straszne. To dziecko nie zostało urodzone dla naszego babcinego komfortu. I my mamy wesprzeć tą mamę, a nie przychodzić do niej po to, żeby sobie tu odpocząć w ciszy i spokoju, prawda?
Więc nie zaogniajmy, dlatego że jedną z teorii powstawania kolek to jest to też, że emocje rodziców przekładają się na zachowanie dziecka. Nie bez kozery dzieciaki częściej płaczą po południu, kiedy oboje rodzice są już wyczerpani bardzo. Już tata, się skumulowała. Powiedzmy, tata pracą zawodową i później biegiem w korkach do żony, żeby pomóc, a żona całym dniem opieki nad dzieckiem lub dziećmi, prawda? Więc te maluszki odbierają jak anteny nasze sygnały i mama zdenerwowana najprawdopodobniej nie uspokoi dziecka. No babci, nie dodawajmy Także tej babci, mamie. Nie dolewaj oliwy do ognia. Prawda? Nie dodawajmy tej mamie, Czyli ona pierwsza ma rzecz. Dość. Po drugie, co możemy zrobić? Możemy dziecko zabrać na przykład na spacer. Część dzieci uspokaja się na spacerze. Tak. Ruch w wózku. Możemy dziecko wreszcie ponosić. W kontakcie skóra do skóry, ciało do ciała, dobrze ustabilizowane, noszone dziecko może się uspokoić. Mama też nie ma rąk z żelaza. Nie, nosi dziecko od rana. Wyręczmy ją w tym. Możemy, babciny fotel bujany. Możemy sobie dzieciątko położyć na sobie, na brzuszku, na własnym brzuszku. Bujać się w fotelu bujanym, jak babcie się bujały. W końcu jesteśmy babciami, prawda? Tak. Powinno to być dla nas normalne. Także dla babci zdrowo wyjść z dzieckiem na spacer, dla babci zdrowo pośpiewać dziecku w fotelu. Czyli jakieś takie właśnie stare babciowe... Tak. Czy ta kolka może też się brać z tych emocji, które są no w właśnie, tym dziecku przekazywane? No właśnie może, to by tłumaczyło trochę to, dlaczego pierwsze dzieci mają te kolki. No bo tak, to jest taki słynny Czyli ten dowcip, taki nadmiar... słynny dowcip po kolejnych dzieciach. Jak pierwsze dziecko połknie 5 złotówkę, tak. To jedziesz na pogotowie. Jak drugie dziecko połknie 5 złotówkę, to próbujesz odzyskać z materiału, które wyprodukuje. A jak trzecie dziecko połknie 5 złotówkę, to mu od tygodniówki odliczasz. Także podobno tak to jest. Tak, to Być są całe cykle tych dowcipów. To jest prawda. Także w pierwsze dziecko ładujemy na ogół najwięcej emocji i bardzo fajnie. Tylko I też niepokojów z tym związanych. Tak, prawda? I nie zawsze sobie robimy w ten sposób dobrze. No. Ale to oczywiście emocje czasami nieświadome są. No dobrze, całkiem, ale my prawda? Babcie Także... nie dolałyśmy oliwy do ognia, wzięłyśmy dziecko, pobujałyśmy, jest okej. Okay. Czy jest coś jeszcze oprócz takiego tego psychosomatycznego Tak, czyli pokażmy mamie, że akceptujemy tą sytuację, nie oceniajmy mamy. Po drugie, wyręczmy trochę mamę. Po trzecie, dajmy mamie nagrodę za dobre sprawowanie, zróbmy jej picie, przynieśmy jej coś, co bardzo lubi do jedzenia. Umówmy się, że zostaniemy z dzieckiem przez 1,5 godziny, żeby mogła sobie ubranie kupić. Ja myślę, że mogła 1,5 godziny się przespać. Tak, tam mówię to wtedy. Babcia na spacerze, mama w łóżeczku śpi, wyłączywszy telefon, prawda? Więc tak, to jest dobre. I trzecia rzecz, jakaś taka terapia manualna dziecka, no żeby ulżyć, tak? Można masować brzuszek, można na sobie dzieciątko. Kasiu, ale powiedz mi, masować brzuszek zgodnie z ruchem wskazówek zegara? Nigdy tego nie jestem w stanie zapamiętać. Wydaje mi się, że można i tak, byleby ręka była miła, ciepła, może posmarowana oliweczką. Niektóre dzieci to bardzo lubią. Przestrzegałabym raczej przed doginaniem nóżek do brzuszka. A to częste takie bo dawne metody. Bałabym się o stawy biodrowe. To już lepiej wolałabym moje mięciutkie paluszki tutaj wokół pępka na spacerku, niż jakieś takie historie. Jak przyspieszyć oddanie gazów u dziecka? Tak. Też, no dawne pamiętacie metody termometrem, odpowietrzanie tak zwane. Ja jestem, powiem szczerze, nawet zadowolona z tej metody, bo jak dziecko Moja ulubiona. Pupa wygląda, czy pupa, no pupa nie wygląda, ale brzuch wygląda jak piłka siatkowa za mocno napompowana, to można zastosować taki kupiony w aptece kateter specjalny do odpowietrzania, odgazowywania. Można coś takiego kupić, a można delikatnie okolice odbytu palcem posmarowanym kremem albo termometrem posmarowanym kremem lekko podrażnić, tak jak kluczem w zamku. I dla niektórych dzieci to jest fantastyczny bodziec do oddania stolca na przykład i wtedy gazy wylatują razem ze stolcem. Także to się trochę może dziwnie kojarzy, że grzebiemy w pupie dziecku. No ale tam jest wentyl. Ale to się dziecko się do tego nie przyzwyczaja. Ale tam jest wentyl, Kasia, tak? No jest, no czasami trzeba z tym z tego wentyla skorzystać. Tak jest. Także to jest taka jedna rzecz. I środki, które oprócz tego tam kateteru rektalnego można kupić w aptece, to są najrozmaitsze krople na kolki. No. Jest tego cała masa, media reklamują. Zwariować można, media reklamują. Ale one właściwie... chyba wszystkie mają tę samą substancję czynną niemalże. Nie, one są na trzy grupy, bym je podzieliła. Aha. Pierwsza grupa to są probiotyki, ale nie wszystkie pomagają na kolki. Przynajmniej w badaniach naukowych wyszło, że tylko tam jeden szczep specjalnie tam pomaga na kolki.
Druga rzecz to są wszelkie dimetikony i simetikony, czyli pochodne silikonu, gazu, tak? Tak, które zmieniają napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu w jelitach i rozpuszczają te gazy w jelitach. One się nie wchłaniają do krwi, o ile pamiętam. Tak, one prawda? Się nie wchłaniają, więc one... dawkowanie ich jest napisane na opakowaniu i nie bójmy się ich dawkować. Przewidziane dla dzieci powyżej miesiąca. Czyli dimetikony, simetikony, niektóre pacjenci sprowadzają z zagranicy, nie wiedząc, że w Polsce jest odpowiednik, tak, także ten. I trzecia grupa to są preparaty zawierające enzym laktazę, który pomaga rozkładać laktozę i który w moim przekonaniu jest to bardzo skuteczna terapia, ale mająca krótkie nóżki. W tym sensie, że nie możemy w nieskończoność dziecku dawać enzymu, który trawi laktozę, żeby on nie wytworzył, że on się może, jego jelita nie nauczą się wytwarzać własnego. Tak. Dlatego też enzym laktaza obecny w tych preparatach dajemy no nie dłużej niż 3 miesiące na pewno. Ja zwykle moim pacjentom mówię tak, jak no, ale dajesz... mówiłeś, że po 3 miesiącach kolka minie, tak, więc... Tak, dlatego mówię, że to jest taki moment bezwzględnie na odstawienie tego. Radziłabym może tak, środki z apteki przeciwko kolkom, one są dostępne bez recepty. Może doradzi wam je pediatra, a może doradzi aptekarz, ale te środki radziłabym stosować przez tydzień, potem odstawiać i patrzeć, czy dziecko, aby nie wyrosło z problemu. No tak. Żeby nie zrobić z niego małego lekomana. Od początku. Tak, że ciągle coś do buźki pakujemy, prawda? Także są jakieś takie właśnie... Niech dziecko zacznie radzić samo z no. tymi tematami. Co jeszcze? No, kiedyś sprawdzał się może ciepły kompres na brzuszek, to mogło ułatwiać oddanie gazów, ale niektóre dzieci były wściekłe z powodu rozgrzania brzucha. Także, no, moim to też... wnuczętom na przykład pomagała letnia kąpiel. O, letnia kąpiel, tak. Bardzo dobrze, jak był taki napad kolkowy, to wystarczyło napuścić do wanienki wody. Tak. I widać było, jak ten dzidziuś się aż z przyjemnością pręży w tej wodzie, tak. przestaje płakać i jak myśmy jeszcze tak rączką polewali brzuszek tą letnią wodą, to aż widać było taką błogostan na buzi, to było bardzo przyjemne. Z pewnością, to jest do rozważenia, prawda? A jak układać dziecko? Czy jest jakaś specjalna, dobra, antykolkowa metoda ja właśnie układania dziecka? Chciałam tutaj bardzo zapromować stosunkowo nową pozycję do karmienia malutkich dzieci, która się nazywa pozycja biologiczna. Ja pokażę może na sobie, jak to mogłoby wyglądać. Czyli ciało dziecka jest całym brzuchem, całą klatką piersiową zwrócone do mamy w pozycji żabki. Tutaj ta ręka okala ciałko, trzymam dziecko za pupkę, tak? Tutaj ta pozycja wykorzystuje wszystkie wrodzone odruchy dziecka. Dziecko sobie może samo zapełznąć do sutka, znaleźć go samo, no ma odruch szukania. Jak piesek mały. Tak, dokładnie. I dziecku właśnie bardzo dobrze robi, że je w pozycji na brzuchu, dlatego że tak, jest lekko skosem w górę i w każdej chwili może odbić. Tak. Gdy matka ma bardzo silny wypływ pokarmu, pod wpływem odruchu oksytocynowego, dziecko znajduje się nad piersią, więc nie tak prędko się nam zachłyśnie. A po czyli trzecie... Nie mamy tego efektu polewania z sikawki strażackiej. Tak, no bo najtrudniejsze dla dzieci jest karmienie na wilczyce, prawda? To jest przy niektórych dzieciach po prostu właśnie, niemożliwe. Właśnie, a pokaż, Kasiu, jaka jest poprzednia pozycja ulubiona. Zaraz powiem, dobrze. Jakie były kiedyś promowane tak. pozycje, tak? To jest pozycja biologiczna i co jeszcze? Brzuszek się masuje i dziecko może sobie tutaj jedząc w tym czasie robić kupę, bo dzieci tak są zbudowane. Tu pierwsze łyki i odruch żołądkowo-jelitowy w celu wydalania. Tak. Także co czyli ty robisz? Musisz zrobić miejsce. Tak, właśnie, co ty robisz? Kupę podczas jedzenia robisz, ale ja sobie robię miejsce, prawda? Odczep się. No, tak jest. Pozycje do karmienia. Właśnie, jakie były te, do których przywykłyśmy. Nawet tak. my, matki lat 80. i 90. Tak. przywykłyśmy, że jest pozycja klasyczna. Jest pozycja... Dokładnie to była pozycja moja. Jest pozycja skrzyżowana. Tak. A te wszystkie pozycje wymagają poduszek, bo rzadko która kobieta ma na sobie tyle sadła, że się obywa bez poduszek, prawda? No, więc zazwyczaj tutaj poduszki, rogale, cuda. Więc to jest pozycja skrzyżowana, tak, ja tak podaję pierś. Jej wariantem jest pozycja spod pachy. Prawda? Tak? I co nam jeszcze zostało? No pozycja leżąca, musiałabym się położyć, tak? Czyli wtedy mama leży na boku, dziecko na boku, brzuszkiem do brzuszka. To jest najczęstsza pozycja bladym świtem. Bladym świtem, no tak. Więc jeżeli nie jest na matkę męczennicę, tylko że główcia oparta o poduszkę, to można sobie, tylko pamiętajmy, że wtedy jest brzuszek do brzuszka, a nie, że dziecko leży na wznak i zwraca główkę do mamy, prawda? Więc... Czy jeszcze raz na końcu pokaż nam tą prawidłową. Także, znaczy wszystkie są prawidłowe, bo jasne, właściwie z pozycjami do karmienia to jest tak jak z pozycjami do seksu.
Kto co lubi. Co kto lubi i już. Natomiast, dobre porównanie. Dokładnie. No to jest życie, samo życie. Natomiast ta pozycja ma bardzo, bardzo wiele korzyści. I na nią się dają namówić. Im młodsze dziecko, tym łatwiej, tak? Czyli powiedzmy 3-miesięcznego, który bryka przy piersi, będzie mi bardzo trudno do tej pozycji namówić w czasie porady laktacyjnej. Ale jak on się tak nauczył, to natomiast tak noworodek będzie. Po prostu prosto z łona matki przecież ląduje w tej pozycji i on ją zna od małego. I te dzieci są tak utalentowane, że one po zapachu idą sobie do brodawki matki. Dziobią tak, i same się perfekcyjnie przystawiają, tak? Także ja pokazuję, że się przystawiają kierując jego głowę, ale przecież one robią to same. Tak. Także i tutaj nóżki w żabkę, żeby nóżki nie były w taką syrenkę. Rączki też do przodu, wspiera się dziecko na rączkach, pierś obejmując jak miś koala, pieniek, co? I pamiętajmy, żeby dziecko nie robiło małysza, żeby nie wplatało swoich rączek pod siebie w czasie karmienia, bo się oddziela od mamy. Są takie no, bardzo, bardzo zasadnicze sprawy, tak? Żeby dobrze przebiegało karmienie, po prostu musi być kontakt całego dziecka. Jak największa powierzchnia ciała frontem do mamusi. Tak jest. Jak jest gorąco, to po prostu rozbieramy dziecko, rozbieramy matkę i dwa kolasy sobie leżą. Tak. No może pampers możemy zostawić. Właśnie, chciałam coś podstawiamy jednak na drugim końcu, tak, bo drugim może jakiś output musi tam być w każdym razie. No dobrze, czyli... bo mamy kolkę, ale dotknęłyśmy też tematu słynnego ulewania, tak? Trochę już powiedziałyśmy o ulewaniu. Natomiast kolka to kolka, a ulewanie to ulewanie. I ja bym chciała, Kasiu, żebyś nam powiedziała, jak pielęgnować, czyli jak kłaść, jak nosić maluszka, żeby ulewanie nie stało się niebezpieczne. Ja mówię w tej chwili, będę mówiła w tej chwili o dzieciach donoszonych. Nie będę mówiła o wcześniakach. O donoszonych, tak, mówimy tak, tak. O dzieciach donoszonych. Dzieci donoszone. Co w pielęgnacji zapobiega ulewaniu? No pierwsza rzecz, tak, odbijanie. Tak, to już zapobiega ulewaniu. Tak. Niewątpliwie, bo uwalniające się powietrze może wypchnąć. Pamiętajmy, że to jest pozycja do odbijania, nie ramię. Tak, raczej bezpieczniejsza. To udko wyżej, to niżej i tak jakby sobie przez okienko wyglądał. To jest przede wszystkim odbijanie. Chciałam powiedzieć, że odbijanie też nie dłuższe niż jedna zdrowaśka, bo trzymanie godzinami dziecka w pionie, aż odbije, nie ma sensu, bo ono powinno odbić w pierwszych minutach. Umordujemy się i my, i dziecko. Także żadnego noszenia w pionie dzieciaka, żeby wreszcie odbił, bo rzadko które odbija po paru minutach. Wszystkie odbijają w pierwszych paru minutach. To prawda. Pierwsza rzecz, czyli tak, odbite dziecko, odbite. Druga rzecz, jak dziecko szykujemy do karmienia, to przeważnie je przewijamy, tak? Tak. Jak przewijamy, to musimy zapiąć pampers miłosiernie, czyli nie na ostatni guzik. Nie zaciskamy pasa maluszkowi. Dlatego, że przecież jak dziecko zje, to wypełnia żołądek. Potem się pojawiają gazy i chłopaczek czy dziewuszka zachowuje się jak facet na weselu po czwartym ciepłym daniu, nie? Więc tutaj pamiętajmy, tuczce trzy palce mają wejść między pampersa a dziecko, jak szykujemy je do karmienia. Czyli luźny pampers. Czyli luzik w pampersie. Bo część dzieci ulewa, dlatego że po prostu ma w talii za ciasno. Koniec i bomba. O, masz. Tak, lepiej być, moja złota myśl, lepiej być trochę zasikanym niż mieć zgagę. To prawda. Jeszcze zachłystowe zapalenie płuc. A no właśnie. Przy okazji, tak. Czyli pierwsza rzecz, odbijamy, druga rzecz, luźno pampers, trzecia rzecz, jak układamy dziecko. Tak. Jeżeli mamy życzenie układać troszeczkę na boczku, żeby poobserwować, czy po karmieniu uleje, to na boczku to ma być naprawdę króciutko. Potem dziecko wraca do pozycji na plecki. Teraz na plecki, ja słyszałam, tak, czytałam. Albo do pozycji zalecenia. Na brzuszku, jeśli, może fachowo obrócę na brzuszek, dobrze? Tak, bardziej fachowo, o tak. Czyli nie unosimy, no, tak. Cały czas dziecko, tak, dotyka dziecko, powierzchni. Tak, już pewnie pani fizjoterapeutów widziała. W każdym razie układamy do snu na brzuszku, jeżeli patrzą rodzice, na pleckach, jeżeli rodzice nie patrzą. Natomiast przewlekłe leżenie na boku też dla dziecka nie jest zdrowe, tak? Także może zapobiega zakrztuszeniu się w pewnym sensie, ale może spowodować no, dysfunkcje kostne, no. Niedorozwój stawów biodrowych, klatka piersiowa zbyt wąska, także... Ja czytałam ostatnie a propos kładzenia właśnie dziecka po odbiciu i tak dalej, że ostatnie zalecenia Towarzystwa Pediatrycznego mówią, żeby układać dziecko właśnie na plecach, że już te wszystkie brzuszki, boczki to są tylko na chwilę pod obserwacją rodziców. I również jest taka rekomendacja, i powiedz Kasiu, czy ty jesteś za nią, czy niekoniecznie, żeby pod prześcieradełko od początku kupić taki lekki klin
żeby dziecko było troszeczkę unie. Tak, taki malutki, kilkucentymetrowy. Klin, chciałabym powiedzieć, jest niekorzystny ze względu na to, że dziecko bez przerwy leżąc na klinie napina sobie mięśnie grzbietu i generuje odgięciowe ułożenie ciała. Okay. Tak? Czyli także jednak to jest płaska dziecko, pozycja. Dziecko śpiące na klinie to jest tak, jakby byśmy rozbili się w górach na polu namiotowym. Pola namiotowe w górach zazwyczaj nie są równe. Ale spróbujcie się wyspać całą noc śpiąc w ten sposób. Raczej zjedziemy na Zjeżdżamy. I nasze ciało, nasz mózg dostaje informację, zjeżdżasz, więc się zaprzyj, więc się zapiera łopatkami, pośladkami, piętami. Czyli ten klin tylko jak jest wyraźne wskazanie antyrefluksowe od pediatry. Tak, ale to, tak? Ale też część pediatrów też nadużywa tego zalecenia i to nie jest dobre. Człowiek powinien uczyć się od małego obcować z grawitacją. Najłatwiej na płaskim podłożu, czyli noworodka, małe niemowlę kładziemy zawsze na płaskim. Potem, jak tylko już się trochę ogarnie, kładziemy go na podłodze, niech podbija świat, tak. Niech pełza, niech najpierw uważałam, może na jakąś matę, ale w każdym razie podłoga. Przy trójce wnucząt, obie z córką, doszłyśmy do wniosku, że nie ma bezpieczniejszego miejsca dla dziecka jak podłoga. I jak wszyscy uważają, żeby na nie nie nadepnąć. No oczywiście, jak wszyscy uważają, żeby nie nadepnąć, ale na pewno z podłogi już nie spadnie, nie spadnie a nigdy niżej. Nie wiemy, kiedy się przekręci. Nie spadnie niżej, no. Więc tu jest tak... Tak to wygląda, to pozycjonowanie dziecka, tak? Co jest jeszcze, jakieś jeszcze wymyślono cuda różne? No właśnie. Materace z dołkiem pod spodem. Tak. To powinni zlecać tylko fizjoterapeuci, tylko niektórym dzieciom. Nie szarpmy się na pewno sami nie profilaktyka, że dziecko, czaszka ma znajdować się w jakimś dołku. Bo no jednak, zabiera spontaniczną ruchliwość dziecka. Tak. Po prostu. Czyli słuchajcie, tak naprawdę to jest kolejny dowód na to, że wracamy do natury. Ponieważ w naturze szukaliśmy do położenia się płaskiego terenu, więc nie wkładamy żadnych klinów. Naszą naturalną pozycją jest leżenie na wznak. I na matce. I na matce, lub też na brzuszku na matce. Pokazujemy chociażby film z Kasią i podpowiadamy młodej mamie o tym karmieniu biologicznym, czyli z tym takim dużym przyleganiem powierzchni dziecka do powierzchni mamy. I uwaga, nie czekamy na ulanie nosząc na ramieniu, tylko jedna nóżka wyżej między nogami, a obfitość uda mamy powoduje nawet wygodę. Nie tyle na ulanie, co na odbicie. Na odbicie, nie na ulanie. Bo czasami to odbicie, tak. Konsekwencją tego jest ulanie. Ale oczywiście. Nie musi być. Natomiast, to nie natomiast zasadniczo to ma zapobiegać ulaniu, prawda? No właśnie. Także dzieci są takimi ulewaczami przez krótki okres. Niektóre ulewają do kilku miesięcy. A temat, od którego wystartowałyśmy, czyli kolka, to po pierwsze na kolkę dobrze robi spokój, a poza tym trzy rzeczy. Probiotyki, enzym dotrawiający laktozę i trzecia rzecz to są dimetikony lub symetikony, czyli substancje absorbujące gaz na swojej powierzchni i wydalane skałem nie wchłaniające do krwi. Tak, czyli spokój, tak, te trzy rzeczy. I prawidłowe karmienie, fajne dla dziecka i miłe, tak, dla mamy. I dobre odżywianie mamy, zdrowe odżywianie mamy. Nie mówienie mamie, że to wszystko, ta kolka, to przez to, że zjadła porzeczki. Nie mamy, tak, no. Albo winogrono, tak. Mama, karmiąca mama też człowiek, to jest naszym hasłem przewodnim kolejnego już chyba naszego odcinka. Czyli słuchajcie, mama karmiąca też człowiek i niemowlę też człowiek. W związku z tym zachowujemy się my jako babcie do wszystkich po ludzku. Kasiu, bardzo dziękuję Ci za kolejne odwiedziny i mam nadzieję, że jeszcze weźmiesz udział we wsparciu nas w mądrzeniu. Żeby była prawdziwa klepsydra, to musi się z czegoś od góry sypać w dół. A tak ja nie jest. Wiem, czy tego jest na górze więcej niż na dole. Dobrze, metaforą kończymy. Tak. Żegnamy Was, cześć dziewczyny, do widzenia.